Największa szkoła średnia w Przasnyszu obchodzi jubileusz stulecia. Z tej okazji odsłonięto mural poświęcony patronowi placówki, majorowi Henrykowi Sucharskiemu, dowódcy obrony Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Zespół Szkół Powiatowych imienia majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu to liceum, technikum i szkoła branżowa. Ponad 1300 uczniów uczy się na kilkunastu kierunkach. Bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w obchodach stulecia, ponieważ nasi rodzice też chodzili do szkoły, dziadkowie. Z punktu widzenia absolwenta jest to szkoła, która zdecydowanie daje możliwość rozwoju swoich zainteresowań. Szkoła może poszczycić się największym obiektem sportowym spośród przasnyskich placówek oświatowych. W jej pobliżu znajdują się kompleks odkrytych basenów i hala sportowa, która w sezonie zimowym jest wykorzystywana jako kryte lodowisko. To wszystko zmieniło swoje oblicze właśnie w tych ostatnich latach, finiszując na stuleciu w piękny sposób. 100 lat szkoły to piękna uroczystość. Wpisane są historie całych rodzin, całych pokoleń. Szkoła wielu zawodów, szkoła marzeń tak naprawdę dla wielu osób. Z okazji jubileuszu na jednej ze ścian szkoły odsłonięto mural pokazujący bohaterską walkę polskich żołnierzy na Westerplatte i dowódcy obrony majora Henryka Sucharskiego. Na 100 metrach kwadratowych ściany szkoły widnieją 7-metrowe postaci żołnierzy. Mural został stworzony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej. Odsłonięciu muralu towarzyszył apel poległych i salwa honorowa. Z okazji stulecia szkoły przed budynkiem stanął też pamiątkowy obelisk.